dobry wieczór, ależ mi tu jest fajnie, powiem wam szczerze, że ten hamak jest fantastyczny. A wy możecie dołączyć do dzisiejszego mojego programu, bo będzie, myślę, że bardzo przyjemnie, bardzo miło, bardzo tak interaktywnie. No właśnie, zapraszam do programu Nocne Granie, kłaniam się bardzo, bardzo nisko, Magda Michniak z tej strony, a z drugiej strony kto? Mam nadzieję, że mój gracz, moi gracze, moi kochani przyjaciele, już rozpoczynamy program i oto pierwsza zagadka, fajna zagadka, bo to wy tutaj ustalacie słowa, jakie padną. No właśnie, co będziemy robić? Czekam na czteroliterowe słowo w pierwszej kolumnie, w pierwszym wierszu, tutaj w pierwszej rundzie jest najprościej, więc czekam na dowolne słowo. No, być może, że na przykład będzie to takie słowo, które ja sobie ułożyłam, tak będziemy się bawić, tak będziemy grać, ale oczywiście to nie musi być takie słowo, jakie ja sobie na przykład gdzieś tam w głowie ułożyłam. To do was inwencja twórcza pełna, od was wszystko tutaj zależy. Później już zaczynają się schody, bo na przykład już w drugim wyrazie nie będą mogły się powtarzać literki w kolumnach, ale to druga runda, na razie jesteśmy przed pierwszą. Już możecie się zgłaszać, 100 zł za pierwsze czteroliterowe, jakiekolwiek słowo, ja już czekam na to słowo, 100 zł pieniądze gwarantowane i szybciutko przypominam, z kim grać mogę. Panie i panowie, gram tylko i wyłącznie z osobami, które ukończyły 18 lat. Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie, również i za to, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za połączenie, nie za czas jego trwania. I już ktoś się dostał, dobry wieczór! Halo? Halo, słyszysz mnie? Ha. Dobry wieczór, jakie słowo mi podasz? Anka. Jeszcze raz? Anka. Anka! Anka, dobrze, Anka. Dobrze, jak masz na imię? Jak masz na imię? Łukasz, może czerwonym zaczniemy pisać. Łukasz, wygrałeś 100 zł, gratuluję bardzo, bardzo gorąco. No to my już tutaj zapisujemy. Dobra, niech będzie czerwonym. Panie, panowie, no pięknie, brawo. To nie było słowo, które ja sobie gdzieś tam ułożyłam w myślach, ale fantastycznie, to słowo bardzo mi się podoba i rzeczywiście jak najbardziej jest tutaj na mojej tablicy. Panie, panowie, pierwsza propozycja już padła. Widzicie, to jest proste, to jest fajne, myślę, że będziemy się fajnie bawić. No dobra, to nam się troszeczkę sytuacja komplikuje, ale nie tak bardzo, bo w drugim słowie nie mogą się powtarzać literki w kolumnach, a ja przypominam, że nie każda linia prowadzi do mojego studia, prowadzi tylko i wyłącznie linia zwana otwartą, aby ją odnaleźć, należy zgłosić się w odpowiednim momencie, no i znaleźć tę właściwą linię. Jeżeli odnajdziesz otwartą linię, dostaniesz się do mnie do studia, odpowiesz mi prawidłowo na podaną przeze mnie zagadkę, wtedy masz szansę wygrać pieniądze, a więcej na temat regulaminu znajdziesz na 860. telestronie TVN. Pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych. No dobrze, no to wracamy dużym krokiem do naszego konkursu. Pierwsze słowo Anka, moja koleżanka tutaj, którą gorąco pozdrawiamy, Anię Wołek. A jakie słowo pojawi się jako kolejne? No, zobaczymy. Gwarantowane pieniądze to 100 zł za drugą rundę, za drugi wiersz. No i pamiętajcie, literki nie mogą się już powtarzać. Czyli w pierwszej kolumnie nie może być litery A, w drugiej N, w trzeciej K, no i w czwartej nie może być A. Ale ja myślę, że spokojnie sobie poradzicie, bo tutaj wcale jeszcze nie jest tak trudno. Jeszcze nie jest trudno. I nie uwierzę, jeżeli ktoś mi powie, że jest trudno. Nie. No więc bierzemy się do pracy, bo już 100 zł do wzięcia dla drugiej osoby. Jeżeli masz jakiś pomysł, to już zapraszam bardzo gorąco. 0704 307 555 z telefonu stacjonarnego. Jeżeli masz telefon komórkowy, to ten drugi numer poprzedzony gwiazdką. No właśnie, mam nadzieję, że nie zapomnisz o tej gwiazdce, bo ona bardzo, bardzo, bardzo ważna jest. Nie zapominaj o gwiazdce. Gwiazdka 73222. Kto pojawi się na antenie? Kto poda mi tutaj drugie jakieś słowo? Pierwsze padło Anka. No dobra, okej, jest fajnie, ale już szybciutko chciałabym usłyszeć kolejny telefon. Przed chwileczką rozpoczęliśmy program i już był pierwszy telefon w trakcie podawania tutaj niezmiernie ważnych zasad i bardzo z tego powodu się, słuchajcie, cieszę. Wiem, fajnie jesteście przed telewizorem, wiem to, jeżeli do mnie tutaj ktoś dostanie się, prawda? I mnie to niezmiernie naprawdę cieszy. A jeżeli wygra pieniądze, no to już w ogóle. No właśnie, bo ten program jest właśnie po to, żebyście wygrywali fantastyczne pieniądze. Pieniądze gwarantowane do wysłania w ciągu 5 dni roboczych, więc komu na te wiosenne wydatki? Słuchajcie, może na coś fajnego wielkanocnego. Ja dzisiaj na przykład kupiłam już jakąś taką wielkanocną
niespodziankę dla moich na przykład sąsiadów, muszę się przyznać. No właśnie, a to wszystko też pieniążki kosztuje. No i tutaj jak najbardziej jest szansa wygrania. Dobry wieczór! Dobry wieczór. Bardzo gorąco cię witam. No jakie słowo ułożyłeś? Teść. Teść! Ty, dokładnie. Eść. Fajnego masz teścia? Masz teścia? No akurat nie, ale... Okej, okay, ale masz 100 zł, słuchaj, gratuluję ci bardzo gorąco. Okej, okay, słuchajcie, świetnie, teść, jasne, że tak, proszę bardzo. Pozdrawiamy teściów, tych, którzy są i tych może przyszłych. Dobrze, słuchajcie, Anka i teść, Anka i teść. To są właśnie dwa słowa, które już pojawiły się na antenie. A ja czekam na kolejne słowo. Już za teścia zapłaciliśmy. Patrzcie. Teść. Teść. Wart 100 zł. Przyglądnijcie się tym literkom. Co tutaj takiego może być? No i jak? No i jak? Anka i teść. Czekam na kolejną propozycję. Warto również 100 zł. Słuchajcie, zobaczymy, jak sobie z tą trzecią propozycją poradzicie, bo ten teść tu nam skomplikował sprawę, prawda? No właśnie, pojawiły się kolejne literki, które trzeba wyeliminować, czyli nie można ich powtarzać. Więc tak, w pierwszej kolumnie nie może być litery A i T, w drugiej nie może być litery N i E, w trzeciej nie może być litery K i Ś, a w czwartej A i Ć. A i Ć. No właśnie. No właśnie, ale mogą być różne inne literki i ty masz szansę na te literki wpaść i ty masz szansę wygrać aż 100 zł. Więc do roboty! 3, 2, 1 i idziemy, i dzwonimy, i idziemy. No właśnie, idziemy, jeżeli mamy pomysł, no to podchodzimy do telefonów. Gwiazdka 73222 albo 0704-307-555. Anka i teść, takie słowa na razie pojawiły się tutaj nam na antenie, no i ja już je wpisałam. Jakie to jeszcze może być słowo? Jakie jeszcze może być tutaj słowo? A powiem wam, tak w tajemnicy, dobra? Że ja na to drugie słowo to wpadłam, miałam taki pomysł, słowo kość. Kość. Tak, kończyło się tutaj tak jak ten teść, rzeczywiście. Ale no właśnie, no teraz już nie pasuje słowo kość. No bo jak? Bo już wyeliminowane mamy literki si i ci na końcu. Ale słuchajcie, ale na pewno jest coś jeszcze do odnalezienia, jest coś jeszcze do wymyślenia. Kilka, kilkanaście może. No, ale pamiętajcie, gram tylko i wyłącznie z osobami, które ukończyły LED 18. To bardzo ważna sprawa jest. No to dobra, no jesteśmy. Tak stoimy na tej Ance i teściu. Teść, Anka i teść. No dobra, no co takiego jeszcze może tutaj się pojawić? Zadanie brzmi, podaj właściwe słowo. No właśnie, jeżeli już wymyśliłaś to słowo, siedząc przed telewizorem, mogło tak cię po prostu coś najść, jakiś taki pomysł, bo to może być kwestia, wiecie, chwili, prawda? Taki impuls, mam, wiem. I sobie myślisz tak, a może jednak wykręcę numer. No proszę bardzo, jeżeli masz ochotę na pieniądze, zapraszam. A jeżeli nie masz pomysłu, no to najlepiej się jest wcześniej dobrze zastanowić, sprawdzić sobie słowo nawet dwa razy, nawet trzy razy i dopiero później się zgłaszać, bo szkoda strzału, słuchajcie, szkoda strzału. Czasem tak zdarza się, że ktoś po prostu strzeli. No i nie wypali, że tak powiem, no i niestety pieniędzy nie mogę wtedy rozdać. Szkoda tego telefonu, prawda? Panie, panowie, słuchajcie, dostałam sygnał, że schodzimy na małą przerwę, ale nie martwcie się, nie odchodźcie od telewizorów, bo za niecałe 2 minuty, kochani, jestem z wami z powrotem, będziemy grać dalej, będziemy grać o bardzo, bardzo, bardzo fajne pieniądze, zatem bądźcie z nami, wracamy za chwilę. Pa!
Panie, panowie, jesteśmy, gramy z powrotem. No właśnie, nad czym zastanawiamy się? Nad trzecim słowem. Padło słowo Anka, teść. No i jeżeli ktoś dołączył do naszego konkursu, to oczywiście zapraszam. A już tłumaczę, co trzeba zrobić. No właśnie, podać właściwe słowo. Ale na czym polega to, ta sytuacja z tym właściwym słowem? Na tym, żeby już nie powtarzać literek w kolumnach. No właśnie. Ale słuchajcie, graliśmy do tej pory o 100 zł, a ja sobie myślę tak. Nie, zróbmy coś innego. Zagrajmy o 150 zł, jasne, że tak, 150 zł, bardzo proszę, żeby pokazała się ta kwota, brawo dla tej kwoty na waszych ekranach, pojawiła się ta kwota, więc mam nadzieję, że ktoś ma ochotę na 150 zł, zapraszam bardzo gorąco, jeżeli masz pomysł jakiś inny, bo to już nie może być Anka i teść, taki pasujący, to jak najbardziej zapraszam, 0704 307 555, ten numer z telefonu stacjonarnego, jak najbardziej możesz wykręcać już teraz, albo jeżeli masz komórkę, to dla ciebie gwiazdka 73222. Panie, panowie, no właśnie, gramy o fantastyczne pieniądze, 150 zł za słowo, czteroliterowe. A teraz jeszcze nie jest trudno. Ja wiem, tutaj nie mogą literki się powtarzać w kolumnach, ale sami wy nadajecie rytm, tempo temu konkursowi i myślę, że to jest fajne, prawda? Bo ja tutaj, no nic do tego nie mam. Ja mogę zapisać, prawda, i rozdać pieniądze. Albo czasem powiedzieć, no nie, musisz się jeszcze zastanowić, bo to nie jest to słowo i zapraszam ponownie. Ale nie chcę, żeby takie sytuacje były. Wiecie, nie strzelajcie tutaj do mnie. Najlepiej się zastanowić raz, dwa, trzy i wówczas dzwonisz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gorąco cię witam. Co wymyśliłeś? Płon. Jeszcze raz? Płon. Możesz przeliterować? Przeliteruj. S. W. O. N. Płon. F. Wiesz co, nie rozumiem tego słowa. Jeszcze raz. Bardzo proszę. S. L. O. N. Słoń. Tak. Dobrze, okej, teraz rozumiem, dziękuję, kobieta chwyciła tutaj za słuchawkę. Gratuluję wam, słuchajcie, w tandemie, dobrze, co dwie głowy to nie jedna, 150 zł wędruje, no właśnie, do ciebie, no, do kogo powędruje, to powędruje, czy do pani, czy do pana, słuchajcie, gratuluję bardzo, bardzo, bardzo gorąco. No dobrze, no i wreszcie dowiedzieliśmy się, ale fajnie, fajnie, dobrze. Słoń, słoń, proszę bardzo, no, co dwie głowy to nie jedna, pięknie, pasuje nam to słowo. No świetnie, no ekstra, ekstra, po prostu. O, jak ja tutaj to wpisałam, no. Dobrze, widać, 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 no już nie mówcie, że nie widać, słuchajcie, słoń, mamy tego słonia, słoń jest niepowtarzalnym zwierzęciem, ale to jest nie koniec tego konkursu, jedziemy dalej, kolejne 150 zł, a ja zapraszam bardzo gorąco również tę parę, bo była bardzo fajna i pana i panią do naszego programu, no świetnie radziliście sobie w tandemie, bardzo dobrze, myślę, że pan wymyślił, a pani, pani powtórzyła, no i świetnie. Dobrze, słuchajcie, kto poda właściwe słowo jako czwarte? Jest Anka, jest teść i jest słoń, a ja przypominam, że gram z osobami, które ukończyły 18 lat, ale myślę, że o tej porze to młodsze osoby śpią, co? No właśnie, pozdrawiamy. No a ty pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za połączenie, nie za czas jego trwania. Pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych, no więc jest o co grać. No i oczywiście regulamin na 860 telestronie TVN. No więc walczymy, słuchajcie, walczymy, bo jest o co zawalczyć. No, ale teraz trzeba się zastanowić nad tym czwartym słowem. Słuchajcie, jesteśmy przed czwartą rundą, więc zróbmy sobie coś miłego, podwyżkę. Proszę bardzo, 200 zł, panie, panowie, 200 zł. No, nie powiem, że to na dobry początek, bo to już nie jest początek naszego konkursu, skłamałabym wtedy. No, to taka już prawie jesteśmy na półmetku. Prawie, bo to jeszcze nie jest półmetek. No dobrze, słuchajcie, 200 zł za kolejne słowo i dość mojego gadania, tylko zastanawiamy się nad tym czwartym słowem, bo tutaj ten słoń nam troszeczkę skomplikował, prawda? To wielkie zwierzę, naszą zagadkę. No właśnie, w pierwszej kolumnie nie może już powtórzyć się literka A, T i S. W drugiej kolumnie nie możemy mieć literki już N, E i Ł. A w trzeciej kolumnie nie może być literki K, Si i O. W czwartej natomiast A, Ci i Eń. Ja tak gadam, ale chcę, żebyście to zrozumieli. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo gorąco cię witam. Co wymyśliłaś?
Mózg. Mózg? Tak. Mózg! Tak. Niesamowite, słuchaj, o tej porze, no świetnie, 200 wędrują do ciebie. Gratuluję ci bardzo gorąco, fajne, fajne. To nie był mój pomysł na przykład, powiem szczerze, na słówko, ale świetnie sobie poradziłeś, patrzcie. No jacy wy jesteście fantastyczni, no co ja z wami się tutaj będę równać? Mózg. Pewnie, że tak, zapisujemy. Takie dzisiaj trudne słowa padają nam tutaj. Słoni, znaczy, może słoni jest trudnym słowem, ale ni, mamy teść, sieci, prawda? Mózg. No dobrze, fajnie, bardzo ambitnie i 200 zł za ten mózg się należy. No dobrze, dobrze, masz nieźle wyćwiczony mózg. No ale ten mózg to nam skomplikował sprawę jeszcze bardziej, bo jesteśmy, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery. No nie, no teraz już jesteśmy na półmetku. Teraz mogę spokojnie powiedzieć. Bo mamy jeszcze cztery rundy, prawda? Cztery wiersze, cztery rundy. No i tutaj tak, ojajaj, widzicie co zrobiliście? No, bo to wasza sprawka, tak. Wasza sprawka, ja tylko to słowo zapisałam. To wszystko zależy od was. No dobrze, w pierwszym wierszu mamy słowo Anka, w drugim teść, słoń i mózg. I teraz tak, w pierwszej kolumnie już wykluczyliśmy literki A, T, S i M, w drugiej kolumnie wykluczyliśmy literki N, E, U i U, w trzeciej K, Si, O i Z, w czwartej A, Si, N i G. Myślę, że wszystkie te literki są bardzo wyraźne, mimo że takie półkoślawe, prawda? No ale myślę, że wyraźne, bo to o to chodzi, żebyście je widzieli, żebyście się już nie pomyli. Słuchajcie, gramy o 200 zł. Kto chce te pieniądze? Kto chciałby 200 zł? Jeżeli ktoś chce, bardzo proszę, namawiam do tego, żeby wziąć telefon komórkowy bądź też stacjonarny. A jeżeli ktoś nie ma ochoty, bo może, nie wiem, czeka, że będą jeszcze większe pieniądze, no to słuchajcie, no to już jego sprawa, a może będzie jeszcze trudniej. I wtedy nie będzie mógł wymyśleć, nie będzie w stanie wymyślić słowo jakiegoś. Póki jeszcze jesteś w stanie wymyślić jakieś fajne słowo, to zapraszam bardzo, bardzo gorąco, bo fajne pieniądze czekają, słuchajcie, 200 zł. 200 zł. Do zgarnięcia, dla kogoś do wysłania w ciągu 5 dni roboczych, do odebrania. No dobrze, no to zastanówmy się, co tutaj takiego moglibyśmy jeszcze wpisać, bo to nie wszystko nam będzie pasować, to na pewno. Ja się też zastanowię, bo to nie jest też tak, że wiecie, ja od razu wiem. Wiecie co, coś mnie nachodzi zawsze na te pięcioliterowe słowa przy tych czterech, no. Ja to zawsze w inną stronę muszę pójść. No dobrze. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja coś już wymyśliłam, wiesz, jakieś słowo. A jakie ty wymyśliłeś? Ja wymyśliłem bark. Bark? Tak. O, dobra, sprawdzamy. By, a, ryk. Jasne, jak masz na imię? Krzysztof. Krzysiu, 200 zł wędruje do ciebie. Będzie na jakąś fajną siłownię. Na karty na przykład na siłownię. Dobra, słuchajcie, jedziemy z tym. Bark, doskonale, doskonale. I czekam na kolejną propozycję. Ja wymyśliłam coś innego. Zaraz zobaczę, czy mogę to powiedzieć, bo nie wiem, czy to jeszcze pasuje. Słuchajcie, jeżeli pasuje, no to nie mogę wam powiedzieć, no. Ale, no dobra, sprawdzę. Mogę wam powiedzieć, no teraz, to nie będzie żadna podpowiedź, bo ja wymyśliłam słowo lasy, a teraz już nie pasuje to słowo. Dlatego, że mamy tutaj literkę A i to nam wyklucza sprawę. No to myślę, że chyba załapaliście, o co chodzi, prawda? Może być też tak, że na przykład ktoś dołączył teraz do programu i tak sobie myśli, no o co tutaj w ogóle chodzi? Ona wpisuje jakieś słowa, ale w ogóle skąd te słowa? Spokojnie, słuchajcie. Ta zagadka na pewno ma jakieś wytłumaczenie, a to wytłumaczenie jest takie, że literki w kolumnach powtarzać się nie mogą. No właśnie, i tutaj cały problem pojawia się. A, T, S, M i B
pierwszej kolumnie nie może być już takich literek, w drugiej N, E, U, U, A, w trzeciej K, S, O, Z, R i w czwartej A, Ci, Ni, G i K. Powtarzam to, ale chcę, żebyście jak najbardziej zdawali sobie z tego sprawę. Słuchajcie, no dobrze, no dużo literek już padło. 300 zł. Dobra, 300 zł. Jesteśmy już za półmetkiem. Tak? Jesteśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, dobrze liczę. 5 już mamy. Patrzcie słów. Dużo żeśmy pisali. I co jest najlepsze, że wiecie co? Wy jesteście nieprzewidywalni w tych słowach, prawda? Więc ja na przykład nie mogę sobie wymyślić, co będzie dalej, jak się potoczą tutaj losy tego konkursu. No bo jak mogę sobie to wymyślić? Musiałabym, słuchajcie, przewertować normalnie wszystkie pomysły świata, jeżeli chodzi o te słowa, prawda? No właśnie. A ja przypominam, że gram z osobami pełnoletnimi tylko i wyłącznie, więc jeżeli taka osoba jest przed telewizorem, to ją zapraszam. Jeżeli ma jakieś słowo, jeżeli chce po prostu zagrać o pieniądze. No, teraz fajne pieniądze. 300 zł. 300 zł. Bardzo fajne pieniądze. Tak chciałabym dopieścić te litery, żeby one takie piękne tutaj dla was były, wiecie. Tak wybaczcie mi, że tak tutaj może nie za pięknie. Ale staram się, staram się. To jest ważne. No dobrze. Kto ma jakiś pomysł? Na 6. rundę. Ajajajaj, jak szybko my już jesteśmy. Słuchajcie, ja zrobię numery tutaj, dobra? Więc tak, pierwsza runda, druga, trzecia, czwarta, piąta. A jak będziemy przy tej 6., a już nie wiem, co będzie przy tej 7, a o 8 to na razie nie myślę, słuchajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rund, słuchajcie, 8 rund, 8 wierszy do wypełnienia, ale już spokojnie, bo nie, bo jeszcze 3 rundy przed nami, bo już 5 wypełniliście, bardzo pięknie wam to poszło. No, no dobrze, słuchajcie, 3, 2, 1 i czekam na kolejny pomysł i przyspieszamy, przyspieszamy tempa, absolutnie nie ociągamy się, jeżeli ktoś ma już jakiś pomysł, to już niech się zgłasza, bo w tym momencie 300 zł, proszę bardzo, 300 zł do wzięcia. Zaczynaliśmy od kwoty 100 zł, później 150, później przeszliśmy już przez kwotę 200 zł, a teraz mamy 300 zł. Pełne szaleństwo założenie, za podanie tak naprawdę, słuchajcie, jednego słowa, prawda? Jednego słowa. Tak, żeby się oczywiście zgadzało z tym, co tutaj jest. No, czyli literki w kolumnach powtarzać się nie mogą. Mamy jeszcze jakieś tutaj słowo? Wymyślimy coś? Co wymyśli Magda? Jeszcze raz sprawdzę. No, moje słowo zaczyna się na R. Ry. A jakie jest twoje? Proszę, czekam. 3, 2, 1 i podajesz tutaj na antenie. W programie Nocne Granie. Kto dzisiaj wygra? Gwiazdka 73222. Kto ujawni się ze swoim słowem? Bo może być też tak, słuchajcie, może być też tak, że na przykład ktoś siedzi przed telewizorem i sobie myśli, wiem, wymyśliłem, ale nie chce mi się. To skąd ja będę wiedzieć, że ty wymyśliłeś to słowo i to jest prawidłowe słowo, jeżeli się z tym słowem nie ujawnisz? Jeżeli nie będziesz próbował tutaj do mnie trafić, to skąd ja wtedy będę wiedzieć, że akurat ty, nie wiem, no na przykład pan w czerwonym szlafroczku mógł wygrać te 300 zł. No nie będę tego wiedzieć, słuchajcie. No, to kto się ujawni ze swoim słowem? No więc czekam. 3, 2, 1 i szybciutko, i szybciutko, i szybciutko. Ktoś, mam nadzieję, że pojawi się na naszej plaży i zgarnie 300 zł. 300 zł, no. Szybciutko, szybciutko. Czekam, czekam. Bardzo się cieszę. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mogę cię usłyszeć. A mogę? Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo gorąco panią. Proszę o słowo.
kino. Kino, sprawdźmy to kino. Ale kino! Doskonale, 300 zł wędruje do pani. Gratuluję bardzo, bardzo gorąco. A ja wymyśliłam coś innego, zaczynającego się od litery R. Ale dobrze, bardzo fajnie, bardzo podoba mi się to słówko. Kino, świetnie. Świetnie, dajecie radę i to jest bardzo, bardzo fajne i pocieszające. Świetnie, słowo kino, jasne, że tak. No pięknie, pięknie, pięknie. Czyli dało się, dało się. Ale wiecie co? Jest runda szósta i jesteśmy przed rundą siódmą. I tutaj nie chcę nikogo straszyć, bo to nie o to, słuchajcie, chodzi. Absolutnie nie. Ale jest na pewno trudniej niż na początku było, prawda? No to sami powiedzcie, no. Dlatego nie warto czekać, nie warto, no coraz trudniej się robi. Już widzicie, właśnie teraz macie zbliżenie na te wszystkie słowa, które już padły, ja je tutaj wpisałam. To wy podawaliście te słowa, tak, to wy tworzycie tę zagadkę, to wy tworzyliście tę zagadkę i wy tworzyć będziecie, bo jeszcze przed nami runda siódma i ósma. Anka, teść, słoń, mózg, bark i kino. Takie słówka już się pojawiły, czteroliterowe, ale to jest nie wszystko. Ja wiem, że wy jeszcze coś możecie wymyślić i spokojnie na to czekam. No spokojnie, spokojnie, troszeczkę też nie mogę się doczekać, prawda, bo ja lubię rozdawać pieniądze i lubię z wami bardzo rozmawiać. 300 zł do wzięcia i już chciałabym zapisać kolejne słówko, które padnie. No ale dobra, tutaj sprawa jeszcze bardziej nam się skomplikowała i czy moje słowo dalej pasuje? Dalej pasuje moje słowo. Dalej pasuje moje słowo. Dalej pasuje moje słowo, ale. Dzisiaj przed nami dużo zagadek, dużo fajnych konkursów. Dlatego, żeby was zmotywować, daję tylko 3 minuty na to, żeby ktoś podał mi tutaj rozwiązanie i żebym mogła wypłacić jeszcze w tym konkursie. 3 minutki na to. Poproszę o zegar. Pokażmy zegar, żeby wszyscy widzieli. No właśnie, 3 minuty na zegarze. Uwaga! Czas start! No i wystartował. Słuchajcie, nie wiem, czy jest się tutaj z czego cieszyć. No bo 3 minuty już niecałe do końca tego konkursu. Czas bardzo szybko biegnie, a ja przypominam, gram z osobami pełnoletnimi. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również i za to, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za połączenie, nie za czas jego trwania. Pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych, a więcej na temat regulaminu na 860 telestronie TVN. Panie i panowie, 2 minuty 34 sekundy na zegarze. Czy to jest dużo? No, wiecie. No i jeżeli ktoś wykręca numer, no to mam nadzieję, że zdąży. Mam nadzieję, że zdąży. Mam nadzieję, że ktoś zdąży przed wyzerowaniem się tego zegara. No. Słuchajcie, ja na pewno nie będę tutaj przedłużała tego konkursu, bo powiedziałam sobie stop i basta po tym zegarze. Kończymy ten konkurs, więc jeżeli ktoś ma pomysł jeszcze, bo szkoda, słuchajcie, jeżeli ktoś ma pomysł, to szkoda tego pomysłu, prawda? Bo jest szansa na fajne pieniądze, na 300 zł. A być może na przykład w kolejnym konkursie, no nie wiem, zechcecie się już spać, albo po prostu no nie będziesz miał pomysłu na kolejny konkurs. Odpowiedzi? No, różnie może być, ale słuchajcie. Dobrze, jeżeli ktoś zostanie. Bardzo dobrze, to jest plus dla niego. To jest tylko plus dla niego, to będzie krok do przodu dla niego. Ponieważ w kolejnych konkursach czekają nas bardzo atrakcyjne nagrody. I niespodzianka z mojej strony. Niespodzianka. No, no dobrze, słuchajcie. Minuta 20 do końca tego konkursu. I kończmy ten konkurs, przejdźmy do kolejnego konkursu. Równie fajnego, a może jeszcze fajniejszego. Może jeszcze fajniejszego, więc jeżeli ktoś położy się spać, to niech żałuje. A jeżeli ktoś zostanie, to myślę, że będzie usatysfakcjonowany. Słuchajcie. I czekamy, jesteśmy przed siódmą rundą. Jesteśmy przed siódmą rundą. Ja zastanawiam się, czy dokończymy ten konkurs na zasadzie, że jeszcze zrobimy ósmą rundę. No to wszystko w waszych rękach. Wszystko w waszych rękach. Chociaż sobie myślę, patrzę na zegar i myślę sobie, że chyba już nie. Więc słuchajcie, chociaż nie, słuchajcie, dobra, ja jeszcze czekam, bo idziemy na żywo, prawda? Ja jeszcze czekam, to jest program na żywo, tutaj wszystko zdarzyć się może. 35 sekund na zegarze, tyle i tylko i wyłącznie do końca konkursu, no jeszcze, żeby ktoś zdążył, no biegniemy, no biegamy do tego telefonu. Słuchajcie, 300 zł, czy to są fajne pieniądze?
Oczywiście, że to są fajne pieniądze, ale nikt z nas tutaj w studio tych pieniędzy wygrać nie może. Ty masz szansę wygrać te pieniądze, więc 14, 13... Nie no, chyba będę skreślać tę ósmą rundę. Chociaż jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Gdzie jesteś? Jest telefon! Dobry wieczór! Dobry wieczór. Bardzo gorąco cię witam na antenie. Bardzo proszę o słowo. Dres! Dres! No! Pasuje! Jasne, że znaczy tak! 300 zł wędruje do ciebie, gratuluję. Dziękuję bardzo, bardzo gorąco. Pozdrawiam, będzie fajny dres. I jeszcze karnet będzie fajny na siłowni. No to co? Co z tą ósmą rundą? Koniec, słuchajcie, konkursu. Tak jak mówiłam, już nie ma tej ósmej rundy, a ja zapraszam was do kolejnego konkursu, równie fantastycznego. Uwaga, uwaga, panie, panowie, który obrazek jest inny? No, jaka szybka zmiana tematu. 300 zł? Jakie pieniądze dajemy? Słuchajcie, no zostańmy przy tych pieniądzach, bo są bardzo, 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 bardzo fajne. 300 zł do wzięcia, więc komu? Bo jeszcze nie chcę iść do domu. No dobrze, mamy 9 obrazków, słuchajcie, z pozoru. Pozornie wszystkie są takie same, te obrazki. Ale jest taki jeden. Różniący się, odróżniający się od tych innych 8. Więc 9 pozornie takich samych obrazków. Więc który obrazek jest inny? Chodzi mi o numer obrazka. I tylko tyle. Dobra, słuchajcie, no nie 300, ale 500 zł. 500 zł. Może tutaj znajdzie się jakiś konezer takich konkursów. Ekspert pojawi się bardzo, bardzo szybko z rozwiązaniem. Poda mi numer obrazka tego, który jest inny, bo na pewno jest tutaj któryś inny. Ja tego powiedzieć nie mogę, który jest inny, bo zresztą jeszcze nie wiem, słuchajcie, jeszcze nie. No, szukam jakiegoś tutaj czarnego konia, jeżeli chodzi o tę grę, o ten konkurs wśród graczy, czyli takiego naprawdę dobrego gracza, który poradzi sobie z tym konkursem. Co to takiego może być? Jaki to będzie numer obrazka? Ja już nawet nie pytam was, wiecie, gdzie ta różnica tam tkwi, gdzie ona tam może być. Nie. No tutaj ten taki koń, taki w locie, powiedziałabym, on ma tutaj dużo dość elementów. Dość dużo elementów, prawda? Jakby takie granie, światło, cień, ale nam nie chodzi o to, nam chodzi o ten obrazek, ten, który jest inny. Który obrazek jest inny? Dość dużo tutaj jest elementów na tych obrazkach i trzeba byłoby je wszystkie, no nie wiem, może jeden drugiego przyłożyć do trzeciego. Jak uważacie? Ja czekam, 3, 2, 1 i czekam na odpowiedź. No ja jestem w tej dobrej sytuacji, że ja rozdaję pieniądze i mam bardzo fajne pieniądze, 500 zł. No i jeszcze nie znam tego rozwiązania, ale wiecie co, wy jesteście w jeszcze lepszej sytuacji, bo to wy macie szansę wygrać te pieniądze. Ktoś z was ma szansę wygrać te pieniądze. 500 zł. Ja tej szansy na te pieniądze nie mam, po prostu jej nie mam. Ale mogę też ambicjonalnie tutaj podejść i zobaczyć, jak to może być obrazek. A przypominam, że gram z osobami pełnoletnimi, zapraszam tylko takie. Dziewięć koni. Ktoś już wie? Bo ja jeszcze nie wiem. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. A ty już wiesz? Tak. To bardzo proszę o numer. To jest obrazek numer 7. Siódemka! Brawo, słuchaj, brawo! 500 zł wędruje do kogo?
Do Roberta. Robert, jasno, że tak, 7500 zł wędruje do ciebie. Gratuluję bardzo gorąco. A my już szybciutko. Robert, ciebie też zapraszam. Zapraszam mnie i przechodzimy do kolejnego konkursu. Słuchajcie, co to będzie? Co to takiego będzie? 500 zł? Została ta kwota? No dobra. Albo wiecie co? Fajne są te baletnice, czy to nie wiem, co to jest. To zagrajmy o 800 zł. W takim razie 800 do wzięcia. No, tu można pokusić się o takie pieniądze, żeby zawalczyć o taką kasę. 800 zł, panie, panowie, do wzięcia w tym momencie. I słuchajcie, i moja super, super, super propozycja. Dla osoby, która odgadnie, czyli poda mi numer obrazka tego odróżniającego się innego, dla tej osoby szansa, uwaga, na 10 000 zł. Czy wy to wszyscy słyszycie? 10 000 zł, osoby pełnoletnie, siedzące przed telewizorem. Czy wy to słyszycie? No właśnie, bomba tutaj finansowa, szansa na 10 000 zł. Fantastyczne pieniądze, ale co trzeba będzie zrobić? Najpierw, uwaga, uwaga, najpierw, panie, panowie, tylko i wyłącznie potrzebuję numeru obrazka odróżniającego się od innych, no i wówczas już 800 zł to są pieniądze tego kogoś, kto poda mi prawidłowy numer obrazka odróżniającego się, ale później, uwaga, mam tutaj taką magiczną, piękną kulę i tak wpuszczę tutaj swoją dłoń, wylosuję jeden banknot i jeżeli ty podasz mi 3 ostatnie cyfry z tego banknotu, wówczas wygrywasz 10 000 zł. No dobrze, więc tak, na początek potrzebuję numer obrazka, a później gramy o 10 000 zł, bo ja będę łowić banknot, a ktoś będzie mi podawał 3 cyfry. Jeżeli trafi te 3 cyfry, no to wówczas 10 000 zł to są jego pieniądze. Który obrazek jest inny? No, żeby was nie zwiodły tutaj te piękne nogi baletnicy, no całkiem, całkiem zgrabne, prawda? No, ale tutaj trzeba popatrzeć na wszystkie elementy. Chyba bardzo przyjemnie się patrzy na takie obrazki. No dobrze, słuchajcie, 9 pozornie takich samych obrazków z poprzednim konkursem świetnie poradził sobie Robert, bo powiedzmy sobie szczerze, świetnie. On pierwszy wiedział ode mnie. Pierwszy się domyślił. Pierwszy. No i bardzo dobrze zgarnął, bardzo fajne pieniądze, bo 700 zł. A teraz pojawiły się kolejne obrazki i któryś jest inny. Znowu nie wiem. Ja szukam i szukam tego. Słuchajcie, 800 to nie są małe pieniądze i za 800 zł... O, ja bym szukała i szukała. Ja bym się przytuliła do tego ekranu, do tego telewizora i bym szukała. Zwłaszcza, że później grasz o 10 000 zł, bo to nie przestajemy na tym. Słuchajcie, to może być jeszcze więcej pieniędzy. To może być razem 10 800 zł. Dobrze mówię, dobrze mówię. Razem może być tyle pieniędzy. No słuchajcie, to... Do mojego portfela to nie zmieściłyby się takie pieniądze. To trzeba byłoby mieć jakiś naprawdę duży, wypasiony portfel. Albo jakąś dużą reklamówkę. Słuchajcie, ale to jest możliwe, bo to jest program na żywo, prowadzony na żywo i te pieniądze jak najbardziej ktoś ma szansę wygrać. Tylko kto? Tylko kto? Kto pojawi się tutaj u mnie? Kto poda mi? Najpierw musi ten pierwszy próg przejść. Kto poda mi numer obrazka odróżniającego się od innych, a później w rundzie dodatkowej, właśnie tak jak idzie tutaj nawet moją głową, będzie szansa na wygranie aż 10 000 zł. Spora gotówka! Spora gotówka, ale jest taka szansa. No dobra, dosyć mojego gadania, skupmy się. Skupmy się, skupmy się, skupmy się. Skupmy się. A to nie jest za trudne? Jak uważasz? No?